Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 22, w wersetach od 54 do 62? Gdy go pojmali, poprowadzili i wprowadzili do domu arcykapłana, a Piotr z daleka szedł za nim. Gdy na środku dziedzińca rozniecili ognisko, usiedli razem i Piotr usiadł między nimi. Ujrzała go jedna służąca siedzącego przy ognisku i pilnie przypatrzyła się mu i powiedziała: i ten był z nim. On zaparł się go, mówiąc: kobieto, nie znam go. Po chwili ujrzał go drugi i powiedział: ty też jesteś z nich. Ale Piotr powiedział: człowieku, nie jestem. Gdy upłynęło około godziny, ktoś inny twierdził: prawdziwie i ten był z nim, bo także jest Galilejczykiem. Piotr powiedział: człowieku, nie wiem, co mówisz. I zaraz, gdy on jeszcze mówił, zapiał kogut. Wtedy, odwróciwszy się, Pan utkwił swój wzrok w Piotrze. Przypomniał sobie Piotr słowo Pana, jak mu powiedział: zanim kogut dzisiaj zapieje, zaprześ się mnie trzy razy. Wyszedł Piotr na zewnątrz i gorzko płakał. Ludzi boimy się wtedy, gdy nie jesteśmy w społeczności z Bogiem. Piotr szedł za Panem na dwór najwyższego kapłana. Nagle znalazł się pośród wrogów swojego mistrza. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Ponieważ nie był połączony ze źródłem siły, zabłądził i upadł. Przez to wyszła na jaw niepewność ciała. Własnemu ja nigdy nie można ufać. Otoczenie wrogów Chrystusa, albo inaczej świat niewierzących ludzi, jest także dla nas niebezpiecznym miejscem, którego powinniśmy unikać wszelkimi sposobami. Dowiadujemy się o tym z pierwszego psalmu, pierwszego wersetu. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Oby przeżycia Piotra posłużyły nam jako ostrzeżenie. A Pan Jezus? Pomimo cierpień nic nie mogło powstrzymać działania Jego łaski. Nawet w momencie zaparcia się Piotra, które musiało go bardzo zranić, nie myślał o sobie, tylko o godnym pożałowania uczniu. Odwrócił się, spojrzał na niego i tym samym uczynił pierwszy krok na drodze duchowej odnowy swojego ucznia. Upadły uczeń przypomniał sobie słowa Pana. Pojął powagę swojej winy i gorzko płacząc, opuścił miejsce swojego upadku. I mamy tutaj odnośnik do Księgi Daniela, pierwszego rozdziału, 8 wersetu. Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego ani winem, które król pijał. Prosił więc przełożonego nad sługami dworskimi, by mógł się uszczec z plamienia.